Witam Was serdecznie. Dzisiaj taki malutki, króciutki filmik. Chciałem Wam pokazać typową usterkę w 60-tkach przy siadnokosach, której się możecie nie spodziewać, no ale cóż, takie rzeczy się zdarzają. Jak widzicie, tutaj siadnokosy, tutaj kosiła 60-tka, tam u góry kosi tata. Patrzcie, mordeczki, co się stało. Namyślacie się? Zablokowała się skrzynia biegów. To nieźle. Odkręcamy, a tu za chwilę patrzymy. Wodzik pękł. Cały tutaj wodzik pękł. Dobrze, że przynajmniej udało się go palcem wykręcić, bo była masakra. Sprawdzaliśmy, czy są biegi tutaj, wszystkie wodziki dobrze zrobione. Okazało się, że skrzynia gdzieś się tutaj zablokowała w środku, w tym żółwiu. Więc będziemy to grzebać, rozbierać tam. Szkoda. Bo jakby to było tutaj, to wiecie, odkręcić, śrubokrętem pchnąć i byłoby z głowy. A tak to, dojrze się wodzik urwał, na szczęście dało się go rękami wykręcić. To jeszcze trzeba odkręcać tu całe i biegi odblokować 60. A tam widzicie tata napierdziela, może widać siadnokosy. Ruszyliśmy w stronę akcją. Oczywiście taki inny odcineczek. No bo co, no kurde. Chciałem Wam pokazać, co się może stać w 60-tkach, kurde, gdy nie dbają i jakie części produkują. Leciutko dociągłem wodzika. Tu wujek mówił, ja nawet odkręcał tamto, a ja to. Nie, no to wziąłem śrubokręt, lekko pociągłem. Wodzik pociągłem, dokręcałem, a tu za chwilę pasuje. Wodzik równiutko z obudową pękł. Takie, no to widzę, kurde, fajnie. Ale na szczęście udało go w palcach, tak mówiłem, rozkręcić i jest. No widzicie, biegi nie chcą w ogóle wyskoczyć. Jest zablokowany na czwórce. Nie wiem, jak to się stało. Mówi się trudno. Tam 30 jeździ, ujeżdża. Vloga siadnokosów z koszenia nie będzie, no tak prawdopodobnie, bo jak sami dobrze wiecie, z głowy jak nagram, nic nie słychać. Ujęć takich, kiedy nagrywać z bliska, coś w tym stylu, też nie mam czasu. Po prostu tutaj coś przynieść, to zamieść, tu przynieść, to siąść, tu skość, bo gorąco jest, to zamieniamy się. I tak to jest. Jest to teraz chłodno. Tata tam kosi, akurat tutaj stałem, bo wujek tu kosił, no ja tam patrzę, no pomagam mu tu robić. Poszedł właśnie do domu po tego wodzika. I tam po jeszcze jakąś jedną rzecz do naprawy. Ale nie spodziewałem się, że takie rzeczy się tutaj mogą dziać, no kurde. 363P to jednak ktoś pytał. Oponie, no to wszystko, kurde, traktor jest sprawny, to jest 89 rok. Traktor sprawny i taka głupota przy koszeniu. Skrzynia, jest to dawno byłoby skoszone, byłoby wjazd w drugie pole tutaj, to całe skosić. Fajne pole, nie? Dosyć strome tutaj, o kurde, wjechać to jest masakra. Tak Wam może pokażę. No, to zamiast wjechać i dokosić, to czekamy na awarię, zanim to pewnie zrobimy, to chwilę minie. Ale co zrobimy? No co zrobimy? Tutaj nic nie zrobimy na ten to. No kurde, ty kosisz, człowieku, chcesz mieć to z głowy, wjechać w kolejne pole, a tu zanim to naprawimy, zanim to zrobimy, to kurde, trochę minie. 60 ładna, taką mi się podoba. No i zamiast kosić trawę, to będziemy czekać, naprawiać, pewnie do wieczora. Chociaż może, bo to zanim to rozkręcimy, z pół godzinki, godzinkę pewnie nam tutaj zejdzie. Tata akurat tam skończy. Tata skończy tamto akurat kosić. My akurat może to naprawimy, to skończymy. Będzie pewnie ciemno, trzeba będzie się zjeżdżać. No, skosiliśmy, tam jedna łąka, tu będzie druga, tam jest trzecia. Tam jest czwarta, tam jest za piąta, za domem. I szósta, siódma łąka na dzień dzisiejszy. 7 łąek na dzień dzisiejszy jest skoszone. Już. Ale zanim wy to zobaczycie, to pewnie będzie skoszona jeszcze ósma u Niemca za rzeką, tam jest hektar albo więcej. Na Borowej będzie skoszona jeszcze jedna, dwie, tam są dwie łąki, więc tam też będzie troszkę skoszona, czyli będzie już 10. I tam jeszcze z 1,5 hektara, 2 w mieście mamy za... Kolega nam tam dał, taty kolega tam dał w dzierżawę. Tam czas skosić, tam jest bardzo ładne i no 11 łąk, więc na dzień dzisiejszy nie, jak sobie poradzimy. 11 łąk naraz skosić i to działać całą 30, bo 60 za niedługo wujek jedzie. Chyba że zostawi nam to, ta 60 weźmie, do 30 ujeżdżał. No jak sami widzicie, bogate, to jest bardzo bogate, bo trawa taka gęściutka. Sami możecie zobaczyć, tutaj będą zarąbiste siadnokosy.
Balotów też będzie od Ciula. Patrzcie, no jest po prostu bogato. Jest piękne, bogata trawa. Już przerosło, no bo przez te deszcze no, nie mogliśmy skosić. Już nawet zboże pszenica dojrzewa, ale to jeszcze czas, do miesiąca czasu żniwa będą oczywiście. Ale oczywiście postaram się ponagrywać jutro prawdopodobnie, czyli w piątek, jak... W piątek, to jest czwartek, dzisiaj w piątek jak będę działał, to będziemy działać właśnie... będziemy działać z przewracaniem, więc pewnie z przewracania z głowy już nagram, bo tam takiego hałasu nie ma jak przy koszeniu, bo tutaj wiecie, traktor pełne obroty przy koszeniu, kosiarka, wszystko dudni, w ogóle nie słychać, bo sprawdzałem, w ogóle nie słychać, tak samo słyszałem innych, że się nie opłaca, dlatego stwierdziłem, że jak już coś, jakieś ujęcia nagram, chociaż to mówię, nie mam czasu, ale z przewracania, z prasowania, ze zbierania może coś uda się nagrać. Na razie to czekamy, żeby to naprawić, no bo to jest masakra. Powiem wam, to jest masakra, żeby się wodzik, urwany wodzik w 60 skrzyni, to jak można wodzik urwać? Bierzecie lekko, dociągacie, a wodzik wam pęk. Normalnie równiutko tutaj z obudową pęk, nie? Masakra. Ale jeszcze się nie dowiedziałem, co w wodziku jest, bo pewnie 90% osób nie wie, co się znajduje w środku wodzika. Jak jest wodzik, on jeszcze raz tam pokażę. Jak jest wodzik, to w tej obudowie jest sprężynka. Zdziwiłem się, nie? Ta sprężynka. Jeżeli wiecie dane sprężynki, to łapeczki w górę. Jeżeli nie wiecie, to łapeczki w górę i powiedzcie mi, do czego ta sprężynka służy w tym wodziku. To jestem ciekawy. Możecie śmiało mi powiedzieć, bo naprawdę nie wiem. Sam się dziwię, ja odkręcam takie, patrzę, kurde, sprężynka wyleciała. Skąd? Patrzę, wodzik urwany, sprężynka wyleciała. Takie, o kurde, ale jaja. To oczywiście szybkie przestawienie kosiarki. Czekajcie, bo podglądu nie widzę. O, jest to talerz na trzy... Jest, już jest. Talerz to jest duża, ta większa kosiarka, zaraz powiem model, na trzy noże jedzie. U nas jest mniejsza, bo na dwa noże leci. To jest farmrolla, o, farmroll. My mamy z innej firmy i mamy tutaj na trzy paski. O, gorące. Jest, ogólnie jest mniejsza gdzieś o tyle. Tak patrząc, tam jest na kole, to gdzieś o tyle jest mniejsza, bo są mniejsze talerze. Więc to troszkę idzie. No i co? Jak będę coś więcej widział albo działał, to wam nagram. Na razie uciekam. Tata podjechał, czarny dym poszedł. On to dokosi. Tam już jest za mokro, już go za bardzo ściąga, więc tam już nie będzie działał. Dopiero to jutro skoszę, ja pewnie, albo on wieczorem, jak przyjedzie z roboty, to tam jest stromo, ślisko, więc tam nie ma co ryzykować. To on tutaj do kości, to tam tu ładnie, jak sami widzicie, tam przyjecha. Dokończy to ładnie. A my to będziemy działać z tym, nie? Przynajmniej tyle będzie szybciej. No to co mordeczki, ja wam... Na razie dziękuję, nie wiem czy będziemy więcej to nagrywać, łapkujcie, subskrybujcie, jak będzie jeździć coś pewnie nagram, że udało się naprawić. Na dziś to tyle, krótszy odcineczek, ale jaki zawsze jest, subskrybujcie, łapkujcie mój kanał. Rozwijamy się pomalutko do przodu, sianokosy, vlogi, real, wszystko. Akcja naprawa, akcja jakieś już sianokosy, no coś fajnego, do zobaczenia, trzymajcie się, papa. Jak coś będzie jeszcze, to wam nagram. Halo, halo mobilki, udało się, 5 minut roboty i odkleszona 60 i 30 na jednym polu, udało się. Bardzo fajnie, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!